Cześć wielorybie. Hej wszystkim, z tej strony Martyna i nawet Star Stable nas wita na samym wejściu. Słuchajcie, witaj w Star Stable! W tej aktualizacji wprowadziliśmy kilka przydatnych zmian dotyczących opieki nad końmi. Chcesz uruchomić interaktywny samouczek wyjaśniający zasady działania tej funkcji? Oczywiście, że tak! Potrzebuję pomocy! Masz za mało jedzenia lub wody w swoim inwentarzu, by powtórzyć samouczek. Jedzenie dla koni kupisz w sklepach, a wodę uzupełnisz poprzez przeciągnięcie wiadra na studnię. What the hell, let's go on here? No, pamiętajcie, że ja tutaj korzystam zazwyczaj z opieki... W ogóle tu są jakieś paski teraz. Witam was jeszcze raz, słuchajcie, co tam u was? Piszcie oczywiście, kolejna środa. Tutaj możemy sobie przejrzeć nastroje naszych koni. Doszła taka aktualizacja, która pomaga podobno robić to troszeczkę lepiej. Nie wiem, czekajcie, wezmę se, kliknę. Se wejdę na tego Star Stable'a. Obczaję, o co tu chodzi. Witam Magdalenę przy okazji. I słuchajcie, co my tutaj mamy? Srar Stable, tak, oczywiście, tak. Nie wiem, jak to działa, bo ja tylko przeczytałam poklep konia. Czyli teraz wszystko będzie związane z tą jedną stroną, tak? Co mogę jeszcze zrobić tutaj? Prowadź konia, dosiąść konia, wyczyść kopyta. Mogę wyczyścić mu kopyta. Teraz tak to się robi. Można to robić dosłownie wszędzie, słuchajcie, więc... To jest fajne. Mogę konia napoić, więc też super to działa, widzę. I mogę go naszczotkować, nakarmić go nie nakarmię, bo chyba nie mam czym. Tak mnie się przynajmniej wydaje. I to jest ta nowa ulepszona opieka nad końmi. Nie wiem, czy to komuś będzie potrzebne, bo wydaje mi się, że prawda jest taka, że i tak większość korzysta tutaj z gotowych, że tak powiem, rozwiązań, z opieki w stajni i w ogóle. I tak to teraz, wydaje mi się, działa. I słuchajcie, jedziemy teraz... Boże, co się stało tutaj z tą... Z tą flagą. Nie, flaga się zepsuła się. Chciałam powiedzieć brzydziej. Dobra, słuchajcie, jedziemy teraz obczaić sobie nowe rzeczy w Morland. No dla mnie spoko. Jakby ja jestem na takim poziomie, że mnie takie rzeczy w sumie nie obchodzą. Ale miło, że wszystko teraz jest jakby wstawione, wiecie, w jedno miejsce, że łatwo wszystko ogarnąć i w ogóle bardzo, bardzo mnie to cieszy. O nie, coś mi się popsuło. Bardzo mnie to cieszy, piszcie co wy o tym sądzicie. Trochę mam wrażenie, że ten interfejs wygląda zbyt nowocześnie, patrząc na to, jak wygląda cała gra, która wygląda dość plastikowo, a ten interfejs taki trochę nie w papkę, nie w dupkę, ale okej, wiecie o co mi chodzi. I co my tutaj mamy ciekawszego jeszcze? Właśnie chciałam wam pokazać nowe rzeczy, bo podobno jakieś doszły, więc wam pokażę. I nowe rzeczy wyglądają tylko tak. W ogóle nie wiem, dlaczego ten napis nowości zrobił taki mały. Już ostatnio zwróciliście mi uwagę, że jak były właśnie nowe konie... Wow, a co to takie dro... Co to? Serio to tyle może dać? Od kiedy te ciuchy tyle dają? Przecież to wystarczy kupić Star Ridera, jest się prosem w tej grze od 9 poziomu. Serio, nie ogarniam, jak w tej grze działa balans. Coraz bardziej mnie to denerwuje, bo kiedyś to tak nie działało, a teraz działa w ten sposób. Wracając, chodziło mi o to, że ten napis nowość jest strasznie malutki i ciężko się w ogóle rozczytać nim. A wiecie, że jestem ślepa i już w ogóle jest dramat. Także dobra, mamy pasek zadowolenia i jedzenie oraz przedmioty opieki wyładniały. Wow, czyli fajnie. Czyli nie dostałam samouczka, bo nie miałam jedzenia. Teraz każdy koń może się wybrać do Pandori, więc spoko. Ciekawe, czy to dlatego zepsuły się tam te wszystkie flagi. I zamiast wydarzenia walentynkowego w tym roku przygotowujemy nową, ekscytującą zawartość. Czyli wow, czyli pewnie za tydzień coś ciekawego nas czeka. I mamy sklepy walentynkowe, więc zaraz podjedziemy. Są nowe gwiazdki do zbierania. Można wystawić opinię co do kuców gotlandzkich i właśnie sklep z bonusami, przy którym jesteśmy. I w następnym tygodniu niektórzy gracze już odważyli wyruszyć na ten obfitujący w roślinność dziki teren. Na tych, którzy nie mogli dołączyć do poprzednich wypraw, czeka teraz przygoda. Czyżby chodziło o to, że teraz każdy gracz będzie mógł się wybrać do Wildwoods? Nie wiem, jeżeli tak, to trochę śmiesznie, bo jakby wiecie, trzeba mieć nie wiadomo jaki poziom, żeby tam się dostać, a teraz będzie mógł każdy dojechać. Nie wiem, nie oceniam. Fajnie, że będą zadania przede wszystkim. Moje ulubione sklepy z misiami, z tego co widzę, wróciły. Dwa najbrzydsze misie. Widzę, mają, o nie, nie mogę sobie nawet go podeprzeć, ale w ogóle pamiętacie to? To jest takie fajne, to jest tak fajnie zrobione, ja żałuję, że nowe sklepy tak nie wyglądają, w sensie no niby wyglądają, ale nie mają aż takiej fajnej obramówki, tak dobrze to nie wygląda. W jakich zadaniach można było wygrać któregoś z tych misiów?
No ja bardzo lubię te misie. Nie mogę się doczekać w sumie. Cześć, Wiki. Nie mogę się doczekać w sumie walentynek w tym roku, bo mam nadzieję, że coś słodkiego będzie. Z tego, co kojarzę, w zeszłym roku chyba było zbieranie listów walentynkowych, czy coś na tej zasadzie. I można było zobaczyć, kto ma crusha na kogo. A patrząc tutaj na ubrania, to nie ma nic nowego, więc no nie postarali się. Mogli chociaż dodać jeden nowy set. Taki typowo walentynkowy. No nic by wam się, koledzy, nie stało, ale jak zwykle macie wszystko w dupiu. Jacy wy jesteście niemili, twórcy walentynkowi? No ja nie wiem. Dobra, słuchajcie, to wszystko, jeżeli o to chodzi. Ja wam już tą opiekę pokazałam, ale mówię, no dla mnie to nie będzie praktycznie potrzebne ze względu na to, że ja zawsze mam kupioną tam opiekę nad końmi. Itp. Itd. Mam nadzieję, że to nie podrożało przy okazji. Fajnie, że robią takie feature'y. Dalej się zastanawiam, czy ten interfejs nie jest przypadkiem zbyt nowoczesny, czy on rzeczywiście pasuje do całego tego tutaj, co my tutaj mamy. Piszcie, co wy sądzicie na ten temat. Czekam na wasze zdania. Widzę, że dużo ludzi tutaj jest dzisiaj, co mnie bardzo zastanawia dlaczego, ale z drugiej strony cieszy, bo im więcej nas jest, tym fajniej. No i słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja sobie jadę w stronę światła. Widzimy się w następnym i pa pa!